Halo, witam się z Wami w kolejnym vlogmasie i dzisiaj mamy piątek. No i również dzisiaj nie poszłam do szkoły, bo chciałam się jeszcze trochę podleczyć i w sumie też stwierdziłam, że jutro jest już weekend i nie ma sensu iść po prostu na ten jeden dzień do szkoły, bo i tak ledwo co bym tam skumała. Ale żeby nie było, że dzień jakoś zmarnowałam, bo wykorzystam go naprawdę produktywnie. To rano od razu jak wstałam, to stwierdziłam, że i tak mi się nudzi, więc postanowiłam napisać dwie prace na polski, czyli rozprawkę i opowiadanie. I w sumie jakbym miała Wam powiedzieć, co mi się łatwiej pisze, to byłoby to naprawdę ciężkie, bo to po prostu też zależy od dnia, gdzie jestem, na przykład czy mam jakąś wenę taką, nie wiem, czy jestem bardziej kreatywna. Bo jeżeli tak, to po prostu wolę pisać opowiadania, bo wtedy mam większą wyobraźnię. Natomiast jeśli jakoś nie mam pomysłu na to, co napisać, to po prostu bym wolała pisać rozprawkę. Ale już się tam o tym nie rozgaduję, bo oczywiście każdy ma różnie. No a później też zrobiłam takie świąteczne kartki dla seniorów, ponieważ w mojej szkole jest też organizowane co roku coś takiego, że później te kartki przekazują właśnie do tych domów z seniorami. I ja wykonałam właśnie też kilka. No i brakuje jeszcze tam życzeń, ale za chwilę je dopiszę, bo one muszą być pisane tam własnoręcznie. A jeszcze nie mam na nie za bardzo pomysłu, więc na razie Wam je pokażę, jak tak wyglądają, ale bez środka, bo i tak tam na razie nie ma życzeń. No dobra, więc wizualnie prezentują się tak. I to jest pierwsza. I ma takie właśnie bombeczki i ma wszystkie mają też takie różne elementy 3D, dzięki czemu to też wygląda tak o wiele fajniej. No i w środku też w sumie tak się prezentuje i oczywiście gdzieś tu na górze, czy tam na dole, ale chyba tam na górze bardziej, wpiszę te życzenia, ale tak one się prezentują i ta akurat chyba najbardziej mi się podoba. Później mamy taką z choinką. No i oczywiście tam na większość też piszę właśnie wesołych świąt, żeby było wiadomo, o co chodzi. No i mamy tutaj też przylepione takie pomponiki oraz ten przyjemny, taki fajny w dotyku drucik. A w środku jeszcze nie ma życzeń, bo tylko w tym chyba były. Później trzecia prezentuje się w ten sposób i są tu też takie zwisające bombeczki. No i oczywiście napis wesołych świąt, środek pusty, ale później sobie tam wszystko dopiszę. Czwarta kartka prezentuje się w ten sposób i ta też moim zdaniem jest moją chyba drugą ulubioną. Jest naprawdę mega ładna, w środku nic nie ma. No i już ostatnia, czyli piąta, i ta również jest mega piękna i no moim zdaniem fajnie mi wyszła i też ten Mikołaj wygląda, jakby po prostu wchodził po tej literce H, ale po prostu wygląda to moim zdaniem magicznie i coś czuję, że seniorom też się to spodoba. No i też wykonałam takie 5 kopert własnoręcznie, bo no potrzebowałam, żeby były idealnego formatu, by te kartki się zmieściły, a w sklepie po prostu nie mogłam żadnych takich znaleźć i stwierdziłam, że już łatwiej będzie mi wykonać takie same, po prostu wykonać takie sama, bo na pewno będzie to wygodniejsze. Dobra, więc tak się prezentują właśnie te życzenia i teraz coś czuję, że i tak wezmę i na każdej kartce napiszę już to samo. No więc już nie będę Wam tego pokazywać, żeby Was nie zanudzać. Moja mama też dzisiaj była w galerii i weszła tam do Tigera i do Action. No i w tej galerii kupiła takie mega fajne cukierki, które wyglądają jak takie posiekane po prostu laski cukrowe, które dajemy na przykład na choinkę. No i też słyszałam od niektórych osób, że podobno mają też taki posmak mięty, więc moja mama po prostu wzięła i teraz później sobie najwyżej przetestuje, czy faktycznie tak jest. Ale można też nimi na przykład dekorować, nie wiem, jakieś ciasto albo coś, ale przeczuwam, że same również będą dobrze smakować. Natomiast w Action
Moja mama kupiła takie fajne z mikrofibry ściereczki do mycia twarzy na każdy dzień w tygodniu. No i moim zdaniem też jest to fajna alternatywa, żeby kupić to na przykład w prezencie komuś na święta albo coś takiego, bo no, jest to takie uniwersalne, a zarazem fajne i na pewno też bardzo przydatne. No i też powinny być bardzo mięciutkie i nawet na takie wyglądają, ale naprawdę mega mi się podobają. Hejka, ja właśnie jestem na mieście i bo przyjechała do mojego miasta ciężarówka Coca-Coli i było naprawdę mega fajnie, bo ja jestem już po, ale żeby się ogrzać, to jeszcze idę do Starbucksa, bo wiem, że też są jakieś chyba takie świąteczne oferty, więc zobaczymy, co tam będzie, ale po prostu już nie czuję nóg, po prostu, nie? Witam się z wami ponownie już w kolejnym dniu. No ja wczoraj już nie dograłam tych kalendarzy, bo no wróciłam późno do domu i byłam zmęczona, więc położyłam się już spać. Więc zrobimy to teraz. No to teraz otworzymy sobie nasze ulubione kalendarze. I tym razem może zacznę kulami do kąpieli. I tutaj otwieramy numerek 8 i znajduje się na dole. Dzisiaj mamy fioletową. Ale nie wiem czemu, ale te kule zawsze mają jakoś tak lekko przerwaną folię. Ale to pewnie coś się tam zrobiło, nie wiem, w trakcie po prostu robienia tych kul. No ale nieważne. Teraz może herbaty i tutaj numerek 15-16. I dzisiaj mamy Post Party Refresh. Coś takiego, ale nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie owocowe, bo tak pachnie słodko. Więc pewnie tak. I jeszcze 16 jest akurat obok. I tutaj mamy to samo. No. Więc nie wiem, może będzie akurat dobre, dlatego tak wsadzili. Nie wiem. To teraz oni by, bo jest też tak najbliżej mnie. I numerek 8 jest tutaj. I pewnie albo jakaś odżywka, albo szampon, czy coś takiego. Dobra, już się zaopatrzyłam w pensetę, więc będzie mi łatwiej. Albo i nie, ale o, jednak jest łatwiej.
I mamy tutaj peeling enzymatyczny do skóry głowy. Więc też sobie przetestuję z chęcią. Teraz może skarpetki, ała. Codzienność, już mnie to nie dziwi. No dobra, ósemka. O matko, tu się cały karton rwie. Ja wyciągnę tak, żeby nie było szkód. Coś nowego? Nie wiem. Ale tym razem mamy taką skarpetkę z okularami na dole. No i z tym znaczkiem Harry'ego Pottera oczywiście, który miał na czole. No to może ten, który spadł, czyli ulubione mochi. Numerek 15. Jest już 16, widzę. A 15, ojeju, tu jest. Tu już się cały kalendarz rwie, ale no... O mój Boże, co to jest? Wydaje mi się, że to powinien być coś takiego a la smoczek, ale ma takie skrzydełka jak kurczak. Ale wydaje mi się, że to powinien być smok, ale on jest mega mięciusi i o wiele bardziej niż inne. Jest taki bardziej delikatny, ale jest taki inny, serio, dziwne to jest takie uczucie. Bo jest taki delikatniejszy i też skrzydełka ma też takie cienkie, no nie wiem, ale i tak jest uroczy, inne. Ale już się nie będę rozczulać. I 16. O mój Boże, mamy jednorożca takiego trochę grubiutkiego, ale dzięki temu uroczego. I ma też tą grzywę z tyłu, ale tak sobie siedzi. No dobra, to teraz Rossmann. 15 jest, 16 już mam. I 15 jest tu i to pewnie będzie jakaś kredka możliwe, bo na to wygląda. Albo, no chyba tak. Tylko to jest tak ciężko dostać się, bo ten, bo on jest tak wepchnięta ta kredka i mam nadzieję, że ją zdobędę, bo no jest trochę wrzucona w sam tył. O, mam, matko jedyna. Dobra, jest. Mamy taką różową kredkę, czy tam konturówkę do ust. Ale ten różowy jest naprawdę mega ładny. Taki pudrowy. No i 16 już widziałam, jest tutaj. I nie wiem, czy tutaj może być, bo jest taki inny kształt. A, dobra. Mamy tutaj pomadkę. Też taką nudziakową, tak mi się, o, tak się prezentuje. Ładny kolor, nie powiem. To teraz może biżuteria. Największa zabawa to jest po prostu szukanie tych numerków. O. I żeby nie porwać całego kalendarza. O. I nie ma. Pusto. Po prostu pusto. Ale jeszcze sobie tak otworzę i zobaczę, czy na pewno tu nic nie ma. Więc tam nie wystaje tak przypadkiem. Ale no nie, musiał się gdzieś niżej sunąć. No cóż, ale jeszcze 16. O matko. Dobra, tu i tak już mogę tak trochę bardziej rozerwać, bo tą stronę już otwierałam. Więc nie ma tu nic, czego bym nie zobaczyła. Ała. I tu też pusto. Jestem trochę zawiedziona, nie powiem. Bo no, myślałam, że będzie jednak coś, a tu nic nie ma. Ale, a poczekajcie. Czy to jest to? Tak, to chyba jest to. Mamy takie dwa pierścionki. Jeden jest taki zwykły, a drugi ma takie kółeczko. I są takie ładne. Więc tak się prezentują. No cóż, 15 trochę mnie zawiodła, ale nie ma co i otwieramy dalej. Więc Douglas. 15, o, jest duże. Tu jest otwarcie. Może jakieś bibułki? No chyba tak, bo pamiętam, że było w tym kalendarzu coś takiego, ale tu też wypadł pilniczek z innego okienka, ale może to tam wsadzę, bo w sumie nie wiem, od czego by to mogło być, ale
Na pewno nie 24. No nie wiem. Najwyżej to tam wsadzę i jak w tym innym okienku nie będę mieć, po prostu to wyciągnę. Ale tutaj mamy bibułki matujące w takim mega ślicznym różowo-pudrowym opakowaniu. Tak, to są bibułki, ale są naprawdę mega ładne. Prześliczne są. Też takie fajne poręczne, na przykład do torebki, żeby sobie wrzucić. Ale są naprawdę urocze. I jeszcze 16. Tu pewnie będzie albo jakaś, nie wiem, pomadka, albo coś. A nie. Bo tutaj mamy chyba wodę micelarną, albo płyn micelarny po prostu. Tak, woda micelarna. Do twarzy i oczu. I teraz nasz lukoluk, który już się praktycznie cały rozwala. Ale cóż, no i wszystko to już się pomąciło. No ale 15 jest tutaj. Dosyć duże. Oh my god! Dobra, moje dzieciństwo, czyli pudrowy naszyjnik po prostu z cukierków pudrowych, jest mega fajny. Mam nadzieję, że sobie zębów nie połamę, ale i tak jest super. Teraz jeszcze 16 i ono znajduje się tutaj. O, i mamy tutaj lizaka, Coca-Cola Mini. No to teraz Revolution sobie zostawiam na sam ała koniec. To tak to Lindt. 15 jest tu. O, i mamy tutaj dwie kuleczki. Czekoladowe oczywiście. A one są akurat fajne i też mają jakieś takie białe wypełnienie w środku. No i 16. Ono jest. O, tutaj zakryło. Mam tutaj cukierek z księżycem. I teraz moje ulubione. Z niego zawsze się cieszę najbardziej. A już mi nawet tak nie wypada, bo tego jest trochę mało. 16 mamy tu i 15 jest tu. Więc to sobie odłożę i kalendarz też sobie położę na bok, żeby mi nie przeszkadzało nic. Więc otwieramy. I mamy... O matko. Mam rozświetlacz. I to mega ładny. I też jest taki prasowany jakby jak brązer, który już też wcześniej miałam. I tutaj... Mamy... Albo to jest eyeliner? Nie. A! Niby ta kredka jest... Myślałam, że ta kredka jest biała, ale to jest chyba... Nie wiem, czy to jest na przykład, żeby łączyć cienie? Czy coś? Ja nie wiem, do czego to służy, ale sobie przeczytam na stronie. Czy coś do brwi? Nie wiem. Chyba takie mydełko może, ale w takim opakowaniu? No nie wiem. Później sobie doczytam i będę wiedzieć. Ale to już jest wszystko. To jest już na tyle w dzisiejszym vlogmasie, więc jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!